Cześć, 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 moi drodzy, ale tak serdecznie was witam w kolejnym odcinku Spaliodowa, moi drodzy, na tym kanale dzisiaj. Dzisiaj jest piękny odcinek, ponieważ będziemy robić moją sekretną bazę, o której nikt, tak naprawdę nikt, nie może się dowiedzieć w Palionowie, więc moi drodzy, palec na kłódkę i pod poduszkę, ponieważ moi drodzy, nie możemy nikomu powiedzieć o tej tajnej bazie, ona będzie ściśle tajna, trzeba ją jak najlepiej ukryć na świecie, więc moi drodzy, zaczynamy. A więc tak, ale zanim zaczniemy, no to macie czas na zostawienie łapki w górę, dopóki nie rozwalę tego szkieletu, no uwaga, czy wam się uda, i zostawcie też suba, moi drodzy, dobra, jak widzicie, mamy tutaj już takie itemy, a skąd mamy te itemy, to dowiecie się tylko i wyłącznie na kanale dodatkowym Dave Plus, na który był poprzedni odcinek Spalionowa, także jeżeli go dalej nie widzieliście, to wbijcie na kanał dodatkowy, bo tam są codziennie również odcinki Spalionowa i są godzinki o godzinie 15, czyli wcześniej niż tutaj, więc moi drodzy, musicie też oglądać odcinki na dodatkowym kanale, bo tam się też dużo dzieje. Stamtąd właśnie mamy też ten piękny secik. Kurde, Jezus Święty, kolejny szkieletor. No i możecie napisać, co tam u was trzymacie już nauczanie zdalne. No chyba teraz mi się wydaje, że już każdy ma, bo dodali czerwoną strefę w całej Polsce, więc chyba wszyscy nie będziemy szli do szkółki od właśnie poniedziałku. Chociaż możecie napisać, jak to wygląda w waszej szkole, moi drodzy, ja sobie chętnie przeczytam. A dziś, co, jaki jest plan na dzisiaj? A więc tak, ja byłem ostatnio w kopalni, byłem sobie po nagraniu filmu w kopalni na plusa, no i znalazłem, moi drodzy, dość przyjemne, bardzo przyjemny redstone'ik. Nie mamy go wprawdzie dużo, ale postaramy się go dzisiaj wykorzystać do zrobienia tajnej bazy, ponieważ jak nie wiecie, bo o Jezus, na kanale głównym ja nie pokazywałem, moi drodzy, zremontowałem cechawirę. Zobaczcie, jak elegancko ona wygląda teraz. Tak, tu mamy łóżeczko, skrzyneczkę, takie proste się wydaje, nie, tu jakieś crafting, piecyki, tu w ogóle, o, nam się przepaliły nasze ziemniory, więc jest gitywa i teraz muszę iść zejść na dół. Tutaj jak widzicie, mamy takie zejście na dół, wszystko jest robione elegancko, pięknie wygląda, moi drodzy, więc naprawdę jest cudownie, mega się cieszę z tego, jak właśnie teraz ten domek, moi drodzy, wygląda. A więc jak widzicie, tutaj mamy taki mały magazyn, gdzie możemy sobie wrzucić, jak widzicie, zgniłe mięso na przykład. Ja mówiłem na poprzednim odcinku na plusie, że tutaj będę chciał zrobić takie właśnie ramki, że tam się będzie dawać przedmioty, tak? No ale wiecie, jak to jest, no tutaj każdy może wejść, więc dzisiaj tutaj robimy tajną bazę. Mi się wydaje, że zrobimy tajną bazę po prostu na przycisk, że to się będzie na przykład odsuwać. Nie wiem, czy się da odsunąć liście z pistonami, to musimy pokombinować. Na razie, moi drodzy, dzisiaj, ponieważ nie mam jeszcze pistonów, bo no, żeby zrobić to właśnie z pistonami, to no to ja muszę zabić slajma. Chociaż powiem wam, że może zrobimy sobie też wyprawę na slajmy, bo tam są slajmy, więc nie jest to daleko, więc może dzisiaj taki naprawdę być solidny materiał. Zróbmy to w sumie teraz nawet. Pójdźmy na te slajmy, tylko potrzebuję, moi drodzy, wziąć sobie troszeczkę jakichś materiałów, żeby było łatwo się tam wdrapać. Nie wiem, ja na razie wszystkie tenki mam w tej skrzynce, ale mam tylko kamyczek. Dobra, wiecie co, wykorzystamy ten kamyk, no i pójdziemy na slajmy, żeby rozwalić te slajmbole i mieć sobie już nie dość, że flaki, to w dodatku właśnie takie piękne, eleganckie, sekretne przejście. No oj, czy mi się przesłyszało, czy to był zielony ogórek? Aha, kolego, nie będziemy się tak bawić, niestety muszę cię rozwalić, no przykro, ale tak to czasem bywa w życiu, że wygrywa ten, co ma mieć, no. Dobra, ja widzę, że nie jesteśmy pierwsi, co idą po te flaki, no. Zdecydowanie ktoś był przed nami, ale niestety nie wiem, kto to, ja nie mam też łopatki. Oj, nie, to ja sobie nie pozbieram też ani trawy, tutaj ktoś się budował z trawy. No, jest to logiczniejsza opcja. Wydaje mi się, że chyba nam się by bardziej opłacało nawet to robić z trawy, no ale trudno. Chociaż wiecie co, zróbmy małą szaloną rzecz, bo wiecie co, ja wykorzystam fakt, że mam właśnie siekierkę. Nie wiem, ile jeszcze mam tutaj zniszczeń bloków, 3. Okej, czyli idealnie mi starczy na to drzewko, nie? Dobra. Zróbmy tak, okej. Żeby ta siekierka nam nie zawadzała, zróbmy sobie drewienko, zrobimy sobie crafting. To wiecie, to jest, kurde, totalna podstawa Minecrafta. No i robimy tak, moi drodzy, pyk, robimy sobie łopatkę, bo moi drodzy, tak to pójdzie szybciej, bo ja wiem, jak my już to zrobimy. Ja wiem, jak my się tam wdrapiemy. Wykorzystamy to, że ktoś tutaj po prostu był przed nami. Wykorzystamy to w dość chamski sposób. Jak on tutaj wszedł, to on to wszedł w ten sposób, okej, hop. Hopla, dzień dobry. No i bierzemy to, moi drodzy, i jedziemy po flaksony. Mam nadzieję, że ktoś tam nie zebrał tych wszystkich bloków, flaków, bo to już by było troszeczkę chamskie. Ale wydaje mi się, że nie, że my tutaj z takimi osobnikami nie żyjemy. Czy ja to jestem w stanie wszystko złapać? 5 złapałem, czy jakieś mi spadło? Nie, dobra, okej, czyli wszystko idzie zgodnie z naszym planem, 2 do góry, tak? Tak jest, 2 do góry, okej. W razie czego mamy jeszcze kamień, no ale to jest chyba najgenialniejsza taktyka, jaką wymyśliłem w swoim życiu, bo no tak łatwo tutaj się wdrapywać, no coś pięknego, prawda? Okej, jesteśmy już w połowie drogi, więc idzie nam naprawdę fajnie. Czy ja tutaj zebrałem? 5, dobra, zebrałem. Mam wrażenie, że cały czas jeden mi spada gdzieś obok. Ajajaj, to jest naprawdę szalona sekierka. No i wejdziemy sobie po te flaki i wtedy, moi drodzy, będziemy już mogli mieć piękne buty, więc przyjaciele, nie dość, że buty, to jeszcze slimebole, to jeszcze może dzisiaj te pistony ogarniemy i zrobimy to wszystko, więc jest szansa. Oj, teraz zebrałem mnie z tego, co widzę.
Tak, czyli tutaj już musimy z bruku sobie dołożyć. Dobra, zrobimy tak. No, niestety nie zebraliśmy wszystkich, ale 5 teraz. Dobra, mamy 5. Jak najmniej, żeby tego kamyczka wziąć, bo wiecie co, no później sobie zejdziemy po prostu już normalnie z butami. No wiecie jak jest, no. To już będzie mega proste, giga proste, okej. Skakujemy sobie tak, pyk, elegancko. I jeszcze nam brakuje trochę. Dobra, i możecie też napisać w komentarzu, jakiego trolla mogę takim zrobić. Ponieważ chcę sobie też, moi drodzy, porobić tutaj trolle, jako że to jest nowe panionowo, dopiero wystartowaliśmy. Więc na pewno się świetnie tutaj będzie elegancko robiło trolle, więc napiszcie w komentarzu, za kogo mogę się na przykład przebrać, bądź kogo mogę poutawać na odcinku, żeby to wyszło naprawdę elegancko i śmiesznie. Dobra, trzymajmy. Oj, 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 ja nie lubię takich skoków, naprawdę, ja się boję. Dobra, 30 kamyczka nam starczy, boże, żeby ktoś nie zebrał wszystkich flaków stamtąd. Bo ja se strzelę w łeb i to nie będzie przyjemne. Dobra, chwila, proszę, proszę, proszę. Jest, mamy to, ktoś tutaj. Kloc tu był, pozdro, no. Co za fajfus, był tu pierwszy. Dobra, no Klocowi trzeba okazać szacunek. No był to pierwszy, prawda? My bierzemy dużo slajmów, moi drodzy. Potrzebujemy te slajmy. Najlepiej właśnie zielone, bo właśnie z nich się chyba robi te pistony. Nie jestem pewien, czy z innych będziemy mogli to zrobić. Okej, jeszcze trochę. Dajcie mi wszystko, co macie w magazynie. No bieramy. Teraz zrobimy komuś niespodziankę. Jak ktoś tutaj wejdzie, to nie będzie w ogóle zielonych pistonów. O, to będzie dobre, w sensie zielonych bloków slajmów. Tak go urządzimy, kurde, cwaniaczka. Będzie chciał sobie wejść, a tu proszę, nie ma. No i wtedy się na pewno chłopaczyna zdziwi, jeżeli tutaj wejdzie. Dobra, bierzemy tak, na przykład tościg albo palion, jak sobie tutaj wejdą, to będzie, a... Zielonego nie ma, wyprzedał się. Dobra, zostawimy troszkę w postaci drzewa. Więcej nie będziemy brać, okej, czyli mamy 14, ja sobie mogę zrobić z tego kulę szlamu. Pięknie, no to zróbmy sobie buty. Co? Zrobimy sobie buty od razu, okej. Zrobimy sobie to, trzeba crafting. Kolejny crafting, okej, teraz tak. Czy buty się robią w ten sposób? Dobra, mamy buciki, okej. Żeby mieć tę odbijaczkę, no to niestety potrzeba mieć, moi drodzy, troszeczkę więcej, bo potrzebuję mieć z pająka nić, ale wydaje mi się, że ja mam w domku, więc zaraz się tam kopsniemy. Dobra, i odjemy do wioski, dur. Ale czekajcie, w którą to jest stronę? Czy to jest tamta wioska? Tak, to jest tamtą stronę. W którą stronę jest wioska? Tam jest wioska, dobra, pomyliło mi się, w tą jednak. Czyli dobrze spojrzałem za pierwszym razem, okej. Jesteśmy na dole, mamy slime bole, więc... Kurde, idzie elegancko, szczerze to myślałem, że nie damy rady dzisiaj zrobić pistonów. A ja tutaj widzę, że my zaraz może zrobimy cały mechanizm. Więc jest na to szansa, jest na to dość duża szansa. Ja tutaj na razie jedzonka nie zbieram, też jak widzicie. Właśnie, bo ja wam jednej rzeczy nie pokazałem. Tutaj ogólnie też się zmieniło, pododawaliśmy parę ładnych rzeczy, żeby to wyglądało o wiele ładniej. Ale tu jak sobie na dół pójdziemy, to jest farma owiec, stąd też mamy łóżka na przykład. No jak widzicie, mamy tutaj owieczki piękne, eleganckie. Tutaj jest jakiś wodospadek, tutaj mamy w ogóle jakieś, kurde, tutaj jest farma, tak? Taka mini farma trzciny cukrowej. Tutaj mamy jakieś takie płotki, porobiliśmy. Więc wiecie, jest przyjemnie, możecie napisać, jak wam się podoba nowe palionowo. Chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby to było najlepsze palionowo w historii. Więc siedzimy tutaj naprawdę długo na tym serwerze, gramy solidnie, no i robimy, jak widzicie, właśnie takie rzeczy. Jak tutaj na przykład, mega mi się to podoba. Ja to wymyśliłem, żeby dawać w takich losowych miejscach. Po prostu, jak widzicie, taką trzcinę, znaczy nie trzcinę, przepraszam, to jest pszenica z wodą i to mega fajnie wygląda, prawda? No tak wyglądowo, no perfekto. Ja sobie tu przychodzę i mi się, kurde, twarz cieszy. No cieszy mi się, moi drodzy, pięknie jest, tak? Jest pięknie, chce się grać. A teraz przejdźmy do zrobienia ważnych rzeczy, jakim jest właśnie pistony, jakieś ukryte bazy, tak? Tutaj te rzeczy, więc wpiszmy sobie tłok to jest. Co potrzeba? Sztabka żelaza, drewno, a to wszystko mamy. Dobra, sztabki żelaza ja gdzieś mam. Mamy tylko 12, ale to będziemy mieli z tego tłok. Tłok? Czego nam brakuje? Redstone, tak, przepraszam, nie widziałem redstone jeszcze, okej. Teraz mamy tłok. Już na 100%, już tutaj mnie nie strzelicie w konia, mamy tłok. A ja chcę ten lepki, co trzeba zrobić? Aha, mieć po prostu tego, dobra. Czyli bierzemy takie dwa tłoki i potrzebujemy takie dwa, okej. Czyli, moi drodzy, mamy takie dwa eleganckie, lepkie tłoki, które nam się przydadzą do zrobienia naszej sekretnej bazy. Więc, moi drodzy, lecimy, ale jest z racji tego, czekajcie, że te tłoki da się zniszczyć później jeszcze i wziąć? Dobra, da się, bo wiecie co? Ja muszę obczaić jedną rzecz. Ja naprawdę nie pamiętam, jak to wszystko działa w redstone. Mega dawno tego nie robiłem, więc musimy sobie to wszystko przypomnieć. Tutaj redstone sobie wybierzmy może. Dobra, na pewno będzie nam potrzebne kilka pochodni, więc zróbmy sobie dwie. Na pewno będziemy potrzebowali te dalsze mechanizmy do redstone'a, ale czemu ich tutaj, kurde, nie ma? To będzie przekaźnik na pewno, przekaźnik, ale tutaj nam to nie pokazuje, czekajcie. Czy ja to mogę włączyć? Nie, tu nie ma tej opcji. Dobra, będziemy sobie jakoś poradzić, tylko w tym momencie pytanie, w jaki sposób my sobie poradzimy. No to będzie ciężkie, bo tą tajną bazę mi się wydaje, że my sobie, moi drodzy, zrobimy tutaj na dole. Zobaczcie, jak sobie zejdziemy tutaj, tup, na dół. No to tutaj, szykuje się eleganckie miejsce na tajną bazę, nie uważacie? Tutaj byłoby dobre miejsce. Poczekajcie, zniszczę to łapką. Przepraszam wszystkich Polaków, co to oglądają, albo to byśmy...
Nie, to będzie lepsze z tej strony, tak? Myślę, że tutaj to będzie lepsze. Tu jest nawet jakaś dziura, ty. Poczekajcie, ty. A, tu jest taka dziura. Ale nie, to nam nie przeszkadza. Dobra, i tu będzie po prostu zejście na dół, bo w prawo. Albo że tam prosto będziemy szli. Ej, no. Ej, prosto też może być solidnie. Czy coś tam jest w ogóle za tym? Chyba nie. Coś jest? Coś jest jakaś trawa, to znaczy, że to chyba nie jest dość głęboko. No ale dobra, zobaczymy wszystko z czasem. Na razie to zrobimy w ten sposób. Ja sobie tylko wezmę, jak pozwolicie, oczywiście tamtą trawkę, bo ona by tam została bez właściciela. O, jeszcze tutaj muszę to zniszczyć, okej. Pęk! Dobra, trawka do mnie, do kapsi. A, tu jest już dwór. A, no tak, bo ten nasz domek też jest w takim kurde słabym miejscu. Dobra, czyli będziemy musieli zrobić po prostu tutaj zejście na dół, żeby tutaj to po prostu była detajna baza, prawda? Dobra, więc tak to uczynimy, tak to na pewno zrobimy. Tutaj to będzie zamurowane, to sobie tu zamurujmy od razu, pyk, pyk. Więc tutaj potrzebujemy, moi drodzy, redstone. Potrzebujemy te przekaźniki, więc ja idę szybciutko sprawdzić, co potrzeba, żeby je zrobić i widzimy się za chwilkę. Z tego, co zobaczyłem, to po prostu trzeba mieć przepalony kamień, więc z kamieniem tutaj może być problem, z czego się nie spodziewałem szczerze, bo nie mam dużo kamienia, więc idziemy sobie na upaść troszeczkę, moi drodzy, kamienia. Mam tutaj takie fajne miejsce, gdzie możemy to oczywiście uczynić, to jest tam, więc pójdziemy nie do kopalni tym razem, po prostu do ściany wziąć troszeczkę kamienia, to nam szybciutko zajmie, no wiecie, my jesteśmy szybkie kopalniki, więc jesteśmy w stanie to szybko zrobić, więc spokojnie, spokojnie, proszę bardzo, elegancko. Ok, bierzemy, pyk, 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 bierzemy trochę kamienia i zaraz będziemy mieli wszystko gotowe. Też trzeba pamiętać o tym, żeby ta baza była sekretna, to nie możecie nikomu w komentarzach, w sensie i Palinowi, i Tostowi, i Krocowi pisać po prostu, że ja mam taką tajną bazę, żeby oni się po prostu nie dowiedzieli, bo jak się dowiedzą, no to naprawdę będzie kaplica. Ja chcę tam ukrywać mega tajne sekrety na tym nowym Palinowie, więc proszę was, nie wydajcie mnie, nie mówcie im, gdzie jest ta tajna baza, to będę naprawdę szczęśliwy i wdzięczny wam, że mam najlepszą widownię. Nie możemy, moi drodzy, ani słówka, oni nie mogą tego odkryć, tak? Oni nie mogą tego odkryć, to jest sekret, to jest sekret, moi drodzy, i tak nie może, no tak nie może tak być, że wy to powiecie, bo wtedy to, moi drodzy, to już nie będzie sekret, tylko to będzie sekret, który znają więcej, powiem tak, rzecz, którą znają więcej niż dwie osoby, no to już nie jest sekret, moi drodzy, czyli jak już dwie osoby to znają, no to już jest koniec, to już jest kaplica, więc słuchajcie, idziemy teraz tak, idziemy tutaj, proszę bardzo, pyk, pyk, pyk. Wejdziemy sobie po drabince elegancko do góry. Mamy 50 kamienia. 50 kamienia powinno mi starczyć. Wydaje mi się, że... O Jezu, domki mi się pomyliły. Przepraszam, przepraszam, Bulson. Domki mi się pomyliły. Okej, wchodzimy tutaj. Pyk, pyk, pyk. Dobra, palimy ten kamyczek. Spalimy sobie połowę. Weźmiemy tego. No i pytanie, czy mi teraz się pokazuje przekaźnik. Pokazuje mi się przekaźnik. Czyli okej, mamy to, ale czy my to potrzebujemy? My na pewno potrzebujemy tam redstone i potrzebujemy tam guzik. A przycisk się robi tak, nie? Dobra, okej, mamy przycisk. I teraz, moi drodzy, lecimy na dół. Idziemy pomyśleć, jak my to musimy zrobić. Na razie tam przekaźnika nie róbmy. My po prostu potrzebujemy zrobić coś takiego, żeby to działało, żeby już tak, tak. I to nam musi te dwa odpalać, czyli potrzebujemy tutaj pochodnie. Może tak? Nie, tak jest jedno, okej, tak, nie działa w ogóle. Jakbyśmy dali tak. O, mamy dwie! Let's go! Dobra! I teraz potrzebujemy to, żeby to było cały czas tak jakby wyłączone. W sensie to musi być cały czas włączone, a my to musimy wyłączyć. I tak to nie będzie działać, tak się wyłącza jedno. Ale wyłącza się mimo wszystko. Ej, fajnie, czyli wystarczy zrobić, czekajcie. Skoro na guziczka mi się... No nie zdążymy tutaj wejść niestety, no dobra, okej. Ale przycisk nam to wyłącza, czyli fajnie, czyli możemy zrobić... Chyba będzie to szło tak. A jakby tak zrobić? To nic nie działa, okej, czyli tutaj niestety to nam tak nie działa, no tutaj będziemy musieli, moi drodzy, troszeczkę pokombinować sobie, ale poczekajcie, czy jakby to zrobić w ten sposób, żeby tędy i tędy i tędy by ten przycisk? Nie, to w ogóle nie reaguje, dobra, czyli znowu niestety, moi drodzy, no to już jest spoko, to już tutaj mamy elegancko, wydaje mi się, że to się robiło w ten sposób, co ja zrobiłem, ja nic nie zrobiłem, że tutaj się jakoś dawało to dom i to robiło negację na jednej, czyli może zrobimy to w ten sposób, że ten guziczek, tu potrzebujemy jeszcze jedno w dół, że to pójdzie w ten sposób, że tak, to będzie tu, a to będzie tu. Okej. I teraz jak zrobimy... Kurde, powiem wam, to będzie sporo zabawy. A teraz jakby to tutaj to, ten guziczek, chwila. Guziczek, żeby to wyłączał. Nie, on tego teraz nie wyłącza. Dlaczego ty teraz nie wyłączasz pochodni? Halo, kolego. O, a to się jest zapalone, dobra, jakbyśmy dali guzik. Nie, to dalej jest zapalone. Powiem wam, z tym będzie problem, widzimy się za chwilę, idę tego poszukać. Okej, moi drodzy, chyba wiem, jak to działa. To działa w ten sposób, że tutaj miałem rację z tym, ale to po prostu działa tylko na płytę. Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo tutaj wszystko zrobiłem dobrze. Nie, ja wiem, co zrobiłem źle. Oj, tu jest jedna makabryczna rzecz, którą zrobiłem źle. Tu trzeba było zrobić tak. To miało być tak, okej, i teraz... Tutaj miał iść sobie redstone od tego. Poczekajcie, to musimy to przetestować. Najwyżej, moi drodzy, dokończymy to na odcinku na plusie, ale wydaje mi się, że właśnie tak by to miało iść, no ale wtedy to ten przycisk
ten przycisk tego nie robi, czyli moi drodzy, wtedy to robi chyba tylko płytkę naciskowa. Idziemy zrobić płytę, bo tutaj niestety nie mam craftinga, więc niestety tego nie zrobię. Okej, zróbmy płytę. Oj, to nie tak, zróbmy tak płytkę. No, płytkę chcę, o proszę bardzo, dziękuję. No i możemy na razie chyba tylko takie przejście zrobić, mi się wydaje, takie sekretne, takie nie do końca. Ale poczekajcie, czy to by było tak działało? Nie, to też tak nie działa. Czyli coś tutaj jeszcze dalej pomotwałem. Moi drodzy, działa, znalazłem to, po prostu musieliśmy to zrobić w ten sposób. I teraz, jeżeli klikniemy guzik, o widzicie, no i pięknie nam to teraz działa. Czyli musimy teraz to właśnie dokładnie to, co nie będzie takie proste, moi drodzy, przenieść tutaj. Powiem wam, to będzie ultra ciężkie. Z tego względu, że jestem totalnym noobkiem, jeżeli chodzi o te sprawy, więc sobie tutaj po prostu zróbmy troszeczkę więcej miejsca. No i ten guzik będzie trzeba tutaj jakoś mądrze zrobić. Tu jest cała baza w ogóle do remontu. Tu będzie wszystko, moi drodzy, do remontu, nie? Przez to, co się tutaj teraz wyczynia. No ale dobra. Dobra. Poradzimy sobie. Ma być tu sekretna baza, to kurde, będzie sekretna baza. No i tak, tu będzie to drewno, tu będą te pistony, czyli to mam ok. I później tak, tu są te pistony, tu musi być blok, tu musi być redstone'ik. Jeden. Pod tym musi być po prostu pochodnia. Czyli pod tym po prostu ustawiamy całą pochodnię, okej, robimy coś takiego, pyk, to jest cały czas zapalone, prawda? Dobrze. A od tej pochodni od dołu blok idzie redstone'ik, czyli od tej pochodni od dołu bloku idzie pochodnik, redstone'ik, przepraszam. Czyli to idzie w ten sposób, tam idzie redstone. Dobra, no i mamy to gotowe, no i w sumie teraz to wystarczy tylko dokopać się do jakiegoś tam fajnego miejsca z tym. Ja myślę, że my pójdziemy w ten sposób, żeby to na pewno działało, bo czasem się ten redstone psuje. Okej, pójdziemy sobie gdzieś tutaj z tym. Tak, żeby to, moi drodzy, tutaj nam fajnie to aktywowało, prawda? Więc zrobimy to tak. O, i gdzieś tutaj zrobimy sobie to już ten. Bo czekajcie, my tutaj zniszczymy sobie to drewienko może, żeby wiedzieć po prostu, gdzie jesteśmy, prawda? Bo tu chyba nic nie wykopię ciekawego właśnie. Więc zniszczmy to drewno, zobaczymy, gdzie my z tym będziemy. Dobra, jesteśmy tu, w takim miejscu, okej, gdzie to jest teraz na naszej bazie. To jest w takim miejscu, dobra, czyli tutaj jakby był guzik, to już by to działało. A jakby zrobić guzik tutaj, jak wygląda tutaj przycisk? Potrzebujemy pooglądać, jak wyglądają przyciski w niektórych miejscach, prawda? Żeby tak to było. No to jest fajnie to ukryte, ten przycisk jest fajnie ukryty, moi drodzy, więc on by tutaj był dość dobry. Czyli by to potrzebowało iść jeszcze troszeczkę do góry, okej, czyli my to robimy tak. Tutaj to by szło jeszcze troszeczkę do góry. To sobie na razie zniszczymy, bo to jest ta ściana, która tutaj to będzie robić. A, to by musiało iść jeszcze jedno w prawo, dobra. Pytanie, czy ten redstone sięgnie aż sygnał do takiego momentu tam. Miejmy nadzieję, że tak, okej. Dobra, i tutaj jakbyśmy to dali, to jest redstone'ik, to by było... O, jedno jeszcze by miało być tutaj, dobra, i to by był środkowy, czyli ten na prawo tam, okej. Zobaczmy to, poczekajcie, ja muszę to sprawdzić, tak. Dobra, tutaj byłby ten guzik wtedy, tak, tu tutaj by był. Tak, działa chyba. Pytanie, czy to robi tego redstone'a? Robi, okej. Czyli to dociera, czyli teraz spróbujmy przenieść te pistony. Spróbujmy to wziąć, okej. Testujemy, moi drodzy, po prostu. Dobra. A działa, mamy to, moi drodzy, tylko... O kurde, co ja zrobiłem? Nie, to musi być jedną kratę dalej. Ajajaj, karamba, dobra, ale moi drodzy, tutaj po prostu będzie sekretna baza. Tutaj się będzie dało wejść, oczywiście, teraz się nie da. Ale spokojnie, czyli to po prostu trzeba przenieść całą tą konstrukcję o jedno dalej po prostu i to mamy gotowe. Dobra, zróbmy to nawet teraz. Kurde, ale ten odcinek będzie długi, będzie solidny odcinek dzisiaj. To jest, kurde, łapka w górę się należy naprawdę. Naprawdę się należy łapeczka w górę. Czyli tutaj to po prostu będzie o wiele łatwiej zrobione. Dobra, ja przepraszam, że ja nie mam tej łopaty. A nie, ja mam łopatę, ja takie rzeczy robię, przepraszam was, moi drodzy widzowie. Okej, a więc zrobimy to w ten sposób, dobra, i wtedy to pójdzie sobie tędy od razu. Będzie to szybciej szło sobie, elegancko, pięknie, dobra. A my po prostu robimy dokładnie to samo obok, czyli robimy tak. Tego redstone'a przesuwamy o jedno po prostu tutaj, daj mi się ziemio droga. Okej, i to jest w ten sposób, dobra. O, i teraz tak. Teraz tutaj musi wlecieć, z tego co rozumiem, już piston, tak? Tutaj już piston wlatuje. Tak, teraz będzie działać. Teraz to będzie działać, moi drodzy, mi się wydaje. Dobra, i teraz potrzebujemy jeszcze troszeczkę drewna, okej. Te drewno dajemy tu. Działa, moi drodzy, mamy to. Mamy tajną bazę. Udało się, moi drodzy, zrobiliśmy tajną bazę. Na razie w tej tajnej bazie nic nie ma, ale, moi drodzy, obiecuję wam, że tam będzie coś wielkiego. Dobra, czyli tutaj sobie to po prostu zamurujmy wszystko.
Zniszczyłem te drewno, które tutaj było i tamten kamyczek jeszcze też musimy zrobić. No troszeczkę tutaj jeszcze jest wszystko niedopracowane, ale spokojnie, spokojnie! Wszystko, moi drodzy, tutaj będzie się udawać. Jak widzicie, mamy tajną bazę, zrobiliśmy tajną bazę. Tam będzie tajna baza. Budowę tej tajnej bazy pewnie zobaczycie jutro na plusie, bądź na głównym, zobaczymy. Więc koniecznie wbijajcie na plusa. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka najserdeczniej i widzimy się, moi drodzy, jutro.